lubisz kefir? Albo maślankę? Dobra, dobra. No to pa. Dobrze, kochani, witajcie w nowym filmie. Wybaczcie te dźwięki, to nie ja. To nie my. Tak lodówka chodzi, ale jesteśmy w biosklepie, a właściwie takiej biofarmie. Nie wiem, jak to nazwać. Biofarmie, piekarni. I bierzemy różne rzeczy. Bierzemy tak pasztet z boczniaków. Bierzemy różne inne rzeczy, ale najpierw zapraszam was na intro. Też te jaja. Mamy chyba jeszcze jajka, ale... Czy zdecydowałaś się? Mama? Czy chcemy przyjechać w godzinach tych, co mama jest w domu, takich niepracowych, na obiad do mamy? Nie. Kamil mówi, że nie chcemy. Nie, chodzi o to, że czasu nie ma. Mamy dużo rzeczy do zrobienia. To zobaczymy jeszcze, bo po prostu mamy dużo pracy, więc nie wiem, czy wiesz, czy mamy czas akurat, faktycznie mamy dużo do zrobienia. Mojej mamy w prezencie za opiekę nad dziećmi weźmiemy tak. Ser, właśnie nie wiem, który jej wziąć, bo ona lubi ogólnie sery. Mamy do wyboru kozi, z niebieską pleśnią, czy dojrzewający. I kefir czy maślankę? My dla siebie weźmy śmietankę. Śmietankę dla siebie. Ty ile to ma procent? 34? Tłuch. Ale to musi być zarąbiste. Bierzemy. Dobra, a to może mamy jednak weźmy kefir. W sensie, bo nie wiem, czy co to jest śmietanka. No śmietana. Do czego? Na przykład do mizerii. A nie wiem, czy ona będzie robiła akurat mizerię, rozumiesz? Ale my zrobimy. To my bierzemy, a dla niej weźmy może maślankę. Co weźmiesz? Które? To i pomocza to. Pomidory z bazylią, przecier. Wow. Chimichurri. No i pieczywko weźmiemy na pewno jeszcze. Dam ci. No tak mało. To jest dużo. Jest mało. Bo zarąbista. O Jezu. Ty, no i powiem ci, że wiesz, co jest najlepsze? Nie. Nie ma cukru. Że są bezcukrowe. Dobra, a to się bardzo rzadko zdarza. Są wszystkie bezcukrowe, ekologiczne, więc tu możemy brać, który chcemy. To weźmy maślankowy. Czy ja mam samo wziąć, tak? Ja potem. 48, 48. A może chałkę dla dzieci weźmy? A no może i faktycznie, to jeszcze byśmy jednak chałkę wzięli, jakby tam podobno. Wyszło na to, że mamy kolejny dzień. Dzisiaj jest dzień wyboru wyników w sensie moich badań morfologicznych. Robiłam ich sporo, będę wam za chwilę opowiadać jakich, ale zanim do tego przejdziemy, jesteśmy w OBI. I okazało się, że jest paczkomat, a ja mam listę rzeczy do zrobienia i tutaj słuchajcie, jest... To jest bankomat, kochanie. A co ja powiedziałam? Paczkomat. Bo do paczkomatu też musimy zebrać paczkę impost. Ale dlaczego jesteśmy w OBI? Ja to powiem. A ja pójdę wypłacić 400, okej? Okay? Dobra. Jesteśmy w OBI, dlatego że tam w OBI, tam, o tam, są takie domki ogrodowe. Zaraz wam pokażemy. I jest mega przecena, bo my w ogóle mamy taki domek w ogrodzie, ale okazało się, że on jest bardzo mały. Więc stwierdziliśmy, że kupimy sobie większy. 2,5 tysiąca, czy tam 2600 na 1200. Mówimy, wow, zarąbista promocja, bierzemy to. Jednak potrzebuję więcej ale, pieniędzy, to tak góry zrozumiałe, nie wiadomo, co chodzi. Ale musimy się dowiedzieć, jak to w ogóle ogarnąć. Teraz wam pokażemy ten domek. Jest domek. 2579 1289. Ale zobacz, jest brzydki. Nasz też wygląda podobnie. Tak. Co to jest? Oczywiście, masz rację, ale ten ma rewelacyjną cenę. Wszystko jest fajnie poza jedną rzeczą. I nie chodzi o to, że to jest ta dziura i że jest brzydki, bo jakby to nas nie interesuje, to i tak jest do ogrodu, to jest do przechowania rzeczy, jakby nieważne. Kamil, by dokupimy takie coś i... Nawet nie trzeba, po nieważne, co? Tak? Problem jest taki, że trzeba sobie ten domek samemu przewieźć. I to nie chodzi o to, że przewieźć, no bo zawsze meble sobie przewozicie, prawda? Musimy go sobie sami rozłożyć. Złożyć. Tutaj. W sensie rozłożyć i później złożyć. My tutaj, wiecie, ja tutaj ze śrubokrętem pod tym OBI. Ludzie na parking przyjeżdżają, przepraszam, bo tutaj domek rozkładam do samochodu. Potem w domu sobie złożyć znowu. No ale jednak jesteś 1200 do przodu. No tylko, że tak, no 1300. Tylko, że my nie ogarniemy tego, więc musimy wziąć pana, który nam to zrobi. Myślę, że pan Adrian ile może za to wziąć? No może za to wziąć. No za rozłożenie weźmie 300, za złożenie 300, no to 600. 600. Czyli 1300 plus. No ale dobrze, ale 600. I tak bym musiał złożyć, jakbyśmy nowy wzięli, też bym musiał złożyć. Ale tylko złożyć. No to nadal jesteśmy 700 do przodu. A jeszcze przewieźć. Z naszym samochodem. A, że my po niego przyjedziemy? I... No nie, no przecież no to do naszego się zmieści. No dobra, to 600 plus 1200, 300 plus tylko 600. Tylko jest jeszcze jedna rzecz, ile to czasu 1900. Zajmie. To cały dzień musisz poświęcić na to. Na fakturę to powiedzmy wezmę, bo to do biura oczywiście. Jest. Co, chcemy to? Pomyślimy. Nie, bo to jest brzydkie. Gdzie mamy przechowywać wózek dla dzieci? No tu. Żeby nie gnił wózek. W zimę.
Wiem, że w domu, słuchajcie, my się powiedzieli, ale jakby mamy schody od razu, jak się wchodzi, stoi w korytarzu i blokuje przejście, jest niewygodnie buty ubierać, kurtki i tak dalej, a wyżej bez sensu wnosić, bo teraz co, mam za każdym razem go znosić po schodach? W podwójny wózek, w sensie, nie wiem jak, nie wiem gdzie mamy przechować. Może macie jakiś pomysł, mieszkacie w domu i macie taką sytuację i przechowywać na zewnątrz, żeby nie gnił, nie mógł i tak dalej? Tak. Tak. No, po prostu musimy zrobić... Domek dla wózka. Domek ogrzewany. Kurna, dla wózka, no hit. Zobaczcie, jak zaparkowałam. Weź, bo wstyd, bo pan widzi w samochodzie, ale on na szczęście siedzi w tym, co ma więcej przestrzeni dzięki mnie. Jak ja byłem w szpitalu, to oglądałem bardzo dużo filmów związanych z życiem, ze zdrowym odżywianiem, szpitale, takie dokumenty o szpitalu, na przykład w Nowym Jorku. Jedyne, czego nie obejrzałeś, to jest New Amsterdam. New Amsterdam, no bo New Amsterdam nie jest dokumentem. Oglądałem same takie dokumenty, w sensie, żeby to były fakty. Ja New Amsterdam obejrzałem, jak urodziłam Teodora. I oglądałem też film. Koleś nazwał to niebieskie miejsca. No. Niebieskie, w sensie chodzi o to, że tam ludzie żyją najdłużej na ziemi. No i to mnie zainspirowało do tego, żeby poszukać, gdzie faktycznie dobrze by było mieszkać. No. No i tak sobie zacząłem rozkminiać. Po pierwsze, pierwsze pytanie, gdzie, jak, w jakim kraju jest najdłuższa długość życia dla ludzi? Nie. W Szwecji. W Japonii. Bo oni tam jedzą, dopóki się najedzą, a potem się nie przejadają. Ciężko mi się odpowiedzieć na to. Pewnie służba zdrowa też jest dokładnie dobra. Nawet chodzi o samą Japonię, a dokładnie na Okinawie. Tylko już zaczęło się trochę to zmieniać, dlatego że Okinawa zaczęła, wcześniej była taka bardziej tradycyjna, a już jak zaczęło wchodzić coraz więcej niezdrowego jedzenia i przyzwyczajeń takich właśnie, wiesz, na zasadzie wygoda, to już zaczęło to spadać, no nie? Że już jakby nie jest już w takim bardzo czubie. No, ale ja wiem, Pyśku, bo ja muszę to wtrącić. Japończycy mają w zwyczaju jeść do momentu najedzenia się, do sytości, ale nie przejadają się, czyli nie jedzą, bo przyjemne jest jedzenie. Rozumiesz? Mhm. I dlatego oni są zdrowi i nie są też, na przykład nie mają problemu z otyłością w ogóle. Nie tylko to ma wpływ. No. Ale nie chcę teraz mówić o tym, co ma wpływ, chociaż nie mogę powiedzieć. Właściwie są trzy rzeczy, które są najważniejsze. Rygor. Odżywianie, ruch. Jaki ruch mają? Po prostu się ruszają. Tak? I sens życia. A jaki oni mają sens życia i dlaczego oni się nie ruszają bardziej niż inni? No po prostu, bo się ruszają. A skąd to wiesz? No bo oglądałem te programy. Okej. Przecież mówiłem ci, że oglądałem, że byłem w szpitalu. Słuchasz w ogóle? Jesteś tutaj? Halo? Ej, w ogóle ten bus pas teraz nie obowiązuje, bo jest taka godzina, że wszyscy mogą nim jechać, nie jestem wyjątkowa. Ale ludzie nie wiedzą tego. Nieważne. No i teraz zacząłem sobie rozkminiać, no bo Japonia, no to jednak jest zupełnie inna kultura, prawda? Tak. Singapur jest też miejscem, w które bardzo, bardzo zaczęło inwestować w to, żeby ludzie żyli jak najdłużej. I Singapur bodajże chyba teraz jest na trzecim miejscu, tak mi się wydaje. Nie pamiętam do końca. Natomiast jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Mm-hmm. Szwajcaria okej. Okay. Natomiast... Znaczy jeżeli... Szwajcaria okej. Okay. No bo wiesz, a propos Szwajcarii, że Szwajcaria, ty mówiłaś, że Szwajcaria, prawda? Tak. Szwajcaria jednak jest to Europa, więc tutaj można by powiedzieć, że jakbyśmy sobie wyjechali do Szwajcarii, no to by było spoko. Natomiast w Szwajcarii, jeżeli chodzi o ceny, na przykład w porównaniu z Polską, 100 chyba 70% jest drożej. No ale zarabiasz więcej, jeżeli oczywiście zarabiasz, nie mówię no, o... Ale jakby no, my troszeczkę zarabiamy w inny sposób, no tak. Więc dla nas, zarabia się nie zmienia. Dla nas to nie byłby dobry kierunek. Ale uwaga, pytanie, na którym miejscu jest Hiszpania obecnie? Na świecie. Proszę, a w czym, bo ja zgubiłam w ogóle... Długość momentu. Życia. A, nie wiem, na którym? Na piątym. Co ty mówisz? Bo ludzie są tam szczęśliwi? Nie wiem. Odżywianie to nie na wiem. Pewno nie ma. Czy oni tam się źle odżywiają? Nie no, nie przesadzajmy, że się źle odżywiają. Jednak źle mają... się odżywiają, Pasiek. No. Zobacz, jak oni w ciągu dnia idą i jedzą ciastko od razu. Ciastko, wiesz, kawusia, piwsko o 12. No ale, no dobrze, dobrze, no. Ale oni nie mają problemu z alkoholizmem. Nie? No nie, absolutnie. No nie no, piwo o 12 w dzień to nie jest alkohol. No ale nie. No. Nie no. Nos mnie spędzi. Trafiłem na stronę, no. Gdzie w ogóle masz na przykład, wiesz jakie rzeczy? Mm. Że na przykład masz powiedzmy 30 nowotworów, no. I jest każdy kraj rozpisany, w którym jest najwięcej przypadków. I co, ma to jakieś jakby przełożenie na rzeczywistość? W sensie, no oczywiście, że ma. No, w Polsce mi... nowotwory no. To są w czubie. Nie, ja wiem, tylko jakby na przykład, że nowotwór gdzieś tam jest jakiś, bo coś tam? Nie, aż tak tego nie rozkminiałem. Mm-hmm. Ale no ma na przykład to, że w Hiszpanii nie ma alkoholizmu. Polska chyba jest w Europie na piątym miejscu. Jest tam Ukraina, Białoruś, a później Polska.
Hiszpania, no okazuje się, że to jest dla nas ideał. Nie umiem Hiszpanii. Fantastyczna... Jak sobie pomyślę, że miałabym tam być teraz, to mnie aż serce raduje się. Zobacz, teraz ja ci pokażę tak. Długość życia. Wiesz, ja jeszcze tego nie rozpatrywałem, dlaczego akurat tam jest długość życia taka. Ale myślę, że w Hiszpanii, gdybym ja miał to ocenić, to jest po prostu to, że ludzie są tam szczęśliwi. No myślę, że tak, ale albo słońce też może mieć wpływ, no ale słońce to w wielu krajach jest, więc jakby... Słońce właśnie wcale nie jest korzystne dla długości życia i wysoka temperatura. Właśnie, to... No to nie powiedzieli w filmie, dlaczego? To nie był film, ja to już sprawdzałem na stronie. Jakby Hiszpania nie była w ogóle w tym filmie. Ile drożej jest w Hiszpanii w porównaniu z Polską? Tak samo, teraz. No nie przesadzaj. 30% drożej. To jest bardzo mało. No, a kiedyś też tak było, czy to przez inflację? Nie, więcej było. No, w sensie było dużo drożej. Tak. No, tak, tak. Po prostu inflacja jest taka, że już tak jest. No dobrze, no ale to tak czy inaczej, to dla nas jakby, wiesz, wyjeżdżając do Hiszpanii, to jest korzystne, bo właściwie... No jakby mimo wszystko 30% drożej za to, że mieszkasz w Hiszpanii, w której jest piękny język, w której jest po prostu radość życia, w ogóle no wszystko, co kochamy, to jakby tak. Trudno, tak? W sensie te 30% trudno. Myślę, że my finalnie wylądujemy w Hiszpanii, tak ja mi się tak wydaje. Myślisz, może to nie będzie czasu. W najbliższych, nie wiem, 2-3 latach, a może i będzie, ciężko mi jest powiedzieć, ale myślę, że tak. Taki będzie finał naszego życia, że gdzieś ta Hiszpania cały czas nam chodzi po głowie. Ja nie wiem, czy ja bym chciał mieszkać w ogóle w Hiszpanii na stałe. Może to na zasadzie takiego domku letniskowego, żeby mieć tam miejsce, żeby sobie pojechać na 2 miesiące, że na przykład przychodzi taki wrzesień i mówimy, dobra, pakujemy się, jedziemy teraz, może nie wrzesień, ale listopad, no nie? No. I od listopada do marca jesteśmy w Hiszpanii, no nie? Mhm. A przez dalszą część na przykład mamy, po prostu wynajmujemy to miejsce. Możliwości jest dużo. Zmieniając temat, słuchajcie, na temat, myślę, że tytułu odcinka, a propos mojej tam, tego, że ja się źle czuję i ci tam robię badania swoje. Przecież, czy mamy same odcinki jakieś chorobowe, że się źle czujemy? Po prostu chodzi o to, że, bo ty jesteś po tej operacji i ja wiedziałam, że będę, że w domu może być ciężko. Ja stwierdziłam, że teraz zrobię te badania, żeby mieć podkładkę, że jestem też chora, no nie? Sprytnie. Nie, tak naprawdę się źle czuję od jakiegoś czasu. I tak wyszło, że akurat stwierdziłam, że zrobię, bo już po prostu ciągle spałam, nie wiedziałam, co się dzieje. Na którymś z odcinków albo na Instagramie, chyba na Instagramie mówiłam o tym, że o, okres mi się skończył i jest lepiej, tak, ale teraz nie mam okresu i jakby nadal znowu jest gorzej, w sensie jest po prostu słabo. Jak poszłam, słuchajcie, po skierowanie na badania, bo poszłam normalnie w przychodni, w sensie NFZ-owskiej, to też nie zawsze są chętni do wystawiania tam na różne badania rzeczy, to pierwsze, co powiedział lekarz do mnie, jak weszłam, to mówi: pani jest taka blada. Ja mówię, o, to dobrze, to pan mi od razu skierowanie wystawi na to, co pan chce. Nie, nawet nie musiałam mówić, on od razu morfologia, ten TSH, wszystko mi tam powystawiał. Także wszystkie badania, co chciałam, tak naprawdę to zrobiłam sobie. I właśnie jedziemy je odebrać. Bo słuchajcie, jak w ogóle rozmawiałam wczoraj jeszcze na linii z panią właśnie z tej przychodni i pytam się, jak mam te badania odebrać, no nie? No przychodzi pani, drukują. A ja w ogóle nie wiedziałam tego, dawno naprawdę tak nie robiłam w takiej formie badań. No nic, jedziemy po moje wyniki badań, muszę też zapisać lajrę na badania, już mam skierowanie. Natomiast to też ciekawe, 2 badań nie dostałam na skierowaniu, mimo bardzo dużych chęci pani doktor, która jest rewelacyjna, bo ona nawet nie może ich wystawić. Lajra musi mieć zrobione badanie, nie dostałam na przeciwciała HCV i na HIV jakieś tam. Dlatego, że Lajra musi mieć te badania zrobione, bo ma po prostu operację oka za niecały miesiąc. No właśnie, a propos u nas chorób i zdrowia i będzie nadal jakby temat taki, no bo tak akurat wyszło. Ma w marcu pod koniec operacji i musi 3 tygodnie przed zrobić badania, czyli morfologię moczu, jakiś tam właśnie czas protrombinowy, czy jakiś tam. Na te 2 badania pani doktor nie była w stanie mi wystawić skierowania, bo w ogóle nie może. Nie może jakby pediatra wystawić skierowania. Na HIV na przykład można w NFZ-cie wystawić, jak jest w ciąży się jest, tak? To jest typowe badanie. I jest to swoją drogą typowe badanie w prywatnych klinikach, jak się idzie właśnie na jakieś operacje. Tak powiedziała. Ale w ogóle nie ma opcji, żeby nawet stawiła, więc ja muszę iść i zapłacić za te badania. Może płacę ZUS. No ale trudno, no, takie życie. Ale starała się bardzo, szukała w różnych listach, czy ona może wystawić. W ogóle jakieś tam te listy, co lekarze mają, jakby, że, czy mogą wystawić, mają wypisane normalnie badania. I na przykład jest jakaś lista, nie, życzeniowa, nie, jakoś nie pamiętam, jestem skłamać, ale nazwała ją jakoś. Życznościowa, nie wiem, no jakaś taka, kurde, jest jakaś taka lista i na tej liście też nie było. Jeszcze powiedziała, że sprawdzi, tam się dowie i jeszcze jedno badanie może się uda, że dopisze mi. I że dowiem się już tego, jak będę zapisywać, bo już teraz sprawdzi, to dopiero jak się rozłączymy. Ale no, na pewno jedno badanie musiała zapłacić. Nieistotne. Jedziemy, odbieramy wyniki. Co brakuje?
Może tak. Lepiej? Lepiej nie mówić. Poprawi cię się? Nie, no jest okej. Okay. Dołem uderzyła jeszcze. No uderzyłam, ale czym? Kołem? Czym, że samochód jest brudny? Na myjnie byś jeździła częściej. Raz, bo myjnie. To jest chyba tak czysto. Na biodelka widzieliśmy. Pamiętasz? Tak. Ja mówię tak, bo do Kamil nie słyszy. Jakie ja mam wyniki? Jakie ja mam wyniki, kochanie? Opowiedz. Dobre. Ta dobre, kurda, mnie nie denerwuj. Ja teraz idę do szpitala się wyspać. Na tydzień co najmniej. Dzieci bym miał odwiedzać, ale bym na godzinkę dziennie, a to no nie, no jak chcesz w szpitalu, to nie mogą cię odwiedzać. Na kamerce wystarczy. Na tydzień tylko się położę. Nie, tak naprawdę nikt mnie pewnie by nie przyjął, ale muszę sobie tam ogarnąć, żeby właśnie pójść do hematologa, czyli lekarza od krwi. I może mi się uda, mojej mamie się uda tam ogarnąć, żeby mi zrobili przytaczanko krwi, a potem żelaza, albo chociaż samego żelaza. Słuchajcie, mamy tak, hemoglobiny niecałe 9. To jest wskaźnik właśnie od anemii, taki najważniejszy. Ferrytyny, czyli zapasów żelaza, mam nic prawie, bo mam poniżej 5, tak jest napisane 5 i potem jest, że mniej niż 5 jakby. Żelaza mam 9, czyli też nie mam. Jakiegoś drugiego żelaza też jakieś nie, czy mam się różnią, to mam 1,7 też, czyli masakra. Ogólnie jakby po prostu nie mam żelaza. Jakby taki gorszy wynik. A, no i to taka ciekawostka, byłam też sama ciekawa, więc to sprawdziłam, że jak w dniu porodu Teodora, zanim go urodziłam, miałam 10,1 hemoglobiny, czyli już to był zły wynik, bo powinnam mieć 12 wtedy, co najmniej 12-16. A po urodzeniu Teodora, no wiadomo, krew się traci podczas porodu i w ogóle, miałam 9,1, czyli mam gorszy wynik niż dzień po porodzie dziecka, nie? To jest masakra. No i ja wiedziałam, że mam złe wyniki, bo ja się po prostu źle czuję. Co dobre, w tym wszystkim nie mam aktualnie niedoczynności tarczycy. W sensie mam dobry wynik TSH, bo mam 1,39. Więc wydaje mi się, że to jest dobry wynik. Nie jest to jeszcze nadczynność. Nadczynność byłaby chyba poniżej 1. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Natomiast wydaje mi się, że to jest dobry wynik jak na mój wiek, a nawet bardzo dobry wynik. Więc o tyle dobrze. Już wzięłam sobie żelazo w domu. Ale wiadomo, muszę iść do lekarza, skonsultować, chociaż pewnie wyjdzie, że będę musiała brać żelazo, czyli tak jak zawsze. I mam nadzieję, że da mi skierowanie do hematologa. Myślę, że tak, bo to spoko. Lekarz był ten, co ostatnio byłam. I zobaczymy, co będzie dalej u hematologa. Czy to już jest jakby taki wynik na tyle zły, żeby mnie zakwalifikować do jakiegoś przytaczania. Mam nadzieję szczerze, że tak, bo i tak się źle czuję i tak. A takie przytaczanie daje efekt, moja mama miała przytaczenie żelaza i anemii, boże. I przytaczenie krwi. To jest tak, że po tygodniu, dwóch już się czuje dużo, człowiek lepiej. Nagle jakby miał zastrzyk energii po prostu, więc liczę na to, że jednak mnie to mimo wszystko czeka. Dzień dobry Państwu. Zebraliśmy się tutaj wszyscy na tym McDonaldzie po to, aby powiedzieć Wam, że jedziemy na terapię dla par. Okej. Okay. Czy tęskniłaś za terapią dla par? Nie. W sensie cieszę się, że jedziemy, ale nie powiem, że tęskniłam. A ja się nie cieszę. Nie cieszysz się? Szpital mnie tak odmienił, że ja nie potrzebuję już żadnych terapii. Serio? Tak. A Wy zrobiłeś pracę domową na terapię? Tak. Nie zrobiłeś, Piśku. Zrobiłem. Praca domowa była taka, że mieliśmy wypisać, za co cenimy naszego partnera, minimum 10 rzeczy, które kończą się na przykład, w sensie, że to były rzeczowniki, czyli na przykład szczerość, nie wiem, coś tam, ość. Ale może przecież zaangażowanie, nigdy nie ma ość. No jakby wiecie, o co chodzi, no. A może nie wiedzą. No właśnie. Kurde, wszyscy youtuberzy tak mówią, to jest takie denerwujące. Kiedyś byliśmy tacy bardzo zamknięci w ogóle na jakąkolwiek krytykę. Mhm. A nie przeprosiłem pana, bo jednak wszedł na pas. No. Myślałam, że nie wejdzie, no. Tak, byliśmy zamknięci na jakąkolwiek krytykę, a od dłuższego czasu powiemy Wam, że zwracamy uwagę na to, co do nas piszecie. Kiedyś to byliśmy, to takie... o, ale nie, no bo kiedyś to... Przez 4 lata jakby w ogóle nie czytaliśmy naszych komentarzy. Nie, tak nie, nie chodzi o to, że nie czytaliśmy, tylko, że, tylko po prostu mieliśmy w głowie. W ogóle nie dopuszczaliśmy do siebie myśli, tak, że w ogóle... No, zazdroszczą, tak, o to, hejterzy. Na to, że ktoś nam mówi coś przykrego, to było na zasadzie, no, no tak, hejterzy, nie? A teraz mamy takie... W sensie, zastanawiamy się, jeżeli ktoś coś napisze, no. Oczywiście nie jeżeli to jest jeden komentarz, ale na przykład jeżeli jest kilka komentarzy odnośnie jakiegoś tematu, to wtedy mówimy, ty może faktycznie tutaj tam, no, to zrobiliśmy niefajnie. No, no. Że mamy takie refleksje. Bym chciał się trochę pochwalić tym, że ja jestem dumny z tego, że w taki sposób się zmieniamy. No. Nie wiem, czy to jest... No i takimi rzeczami się można chwalić właśnie. No właśnie też się teraz zastanawiam, czy powinniśmy się chwalić, czy nie. No ale to jest, wiesz co, jakby uważam, że tak, dlatego, że wiecie co, jakby przez takie chwalenie się takim rozwojem osobistym i jednocześnie na przykład ja bym chciała Was zachęcić do tego, żeby właśnie chodzić na terapię, żeby pracować w ogóle nad sobą, nad swoim rozwojem osobistym, rozwojem. My na przykład teraz gdzieś tam zaczęliśmy się zastanawiać nad kupnem domu. Oczywiście nie kupnem, tylko wzięciem kredytu.
Żeby nie było. No. Nie wiemy jeszcze, nie chcemy tutaj wam mówić, że tam o, zaraz weźmiemy coś. Nie wiemy, zastanawiamy się, rozważamy różne opcje, tak. Ale też na przykład rozważamy opcję, żeby kupić sobie dom, który będzie do remontu. No, taki stary i brzydki kupić i będziemy go robić. Ja bym na przykład chciał, żeby kupić taki, który wygląda źle, tak, żeby i żeby go zrobić. Przebiana. Tak, dokładnie. Oj, to by był dobry film. Jak z tymi... Odmieniliśmy brzydki dom. Ale wiesz co, to by było na przykład fajne też pod kątem no. takim, takiego, taki cel życiowy, no nie? No. To jest trochę tak jak ja z tym, co kupiłem ten mebel, co mówiłaś, Boże, jaki brzydki, tak, no nie? Tak, a teraz mamy, kurde, piękną szafkę taką. Weź wstaw te zdjęcia tej szafki. No jak gdzieś mam, to wstawię, bo nie pamiętam, czy nie usuwałem czasami. Zrobisz, dobra. Dobra, to widzimy się, zaraz będziemy na terapii, widzimy się po terapii, opowiemy wam, co było fajnego albo i niefajnego. Także Olcia, czy jesteś gotowa, żeby powiedzieć prawdę o naszej ostatniej terapii? W ogóle... Jezu, nie wykręcę, bo kamerki nie ma i jeszcze mam jabłko w ręku. Jabłko. Ale nie ma zakazu jedzenia podczas jabłka. Chodzi o to, że a propos naszej ostatniej terapii, to muszę powiedzieć, że no, nasze jakby takie podejście do życia... Co ja mam zrobić, dziejemy? Naszej wspólnej psychologii, moje, troszkę się rozmywa. Po prostu chodzi o to, że Kamil usłyszał jakby prawdę na swój temat, która jest niewygodna i stwierdził, że on nie będzie chodził. Nie powiedziałem, nieprawda, nieprawda. Powiedziałem, że pójdę jeszcze raz, żeby się przekonać. Natomiast ja no jednak mam doświadczenie, jeżeli chodzi o psychologów i ta pani jest po prostu całkiem możliwe, że nie dla mnie. Po prostu. Ja się z nią ciężko dogaduję, dosyć trudno, nie do końca mi się podoba wszystko to, co ona robi i ta terapia była dla mnie bardzo trudna. Druga rzecz jest taka, że była chyba po prostu za wcześnie pod kątem mojej operacji. Ja byłem na mocnych lekach, ja byłem też jeszcze, tak naprawdę odczuwałem te skutki, miałem zawroty głowy, mój mózg nie funkcjonował po prostu idealnie. To jest psychiczny wysiłek tak naprawdę. No jest, jest, ja się obawiałem tej terapii. Tak. No zobaczymy. Czy terapia była fajna? No nie. Ja z niej nic nie wyniosłem. Nie, nie było, bo ja myślałem, że ty wyjdziesz tam z siebie, więc ja też się stresowałam. Nie wyniosłem z tej terapii nic pozytywnego. Zobaczymy, no jak... terapia nie zawsze powinna być pozytywna. No wiadomo, nie do końca się z tobą zgodzę, dlatego że mimo wszystko, jak byliśmy u naszej poprzedniej psycholog, do której już nie chodzimy, no bo też tam było parę niefajnych rzeczy. No to wiesz, kończyliśmy spotkanie z takim... I zawsze ona robiła tak, żeby zakończyć spotkanie pozytywnie, jednak z czymś. Na zasadzie, dobrze, kochani, mamy jeszcze 10 minut, także robimy to i to, więc to było bardzo fajne, pomimo tego, że tak jak mówię, no miała dużo wad. A tutaj jednak... Wiesz, nie wiem. Nie chcę jakoś bardzo krytykować, no nie chcę, ale całkiem możliwe, że wyjdzie tak, że to Ola będzie tylko chodziła do tej osoby, a ja będę chodził do swojego psychologa, gdzie takie sytuacje się nie zdarzają. I go uwielbiam po prostu i uważam, że jest fantastycznym terapeutą. A ty też kończysz tam u niego pozytywnie, czy to jeszcze masz inaczej? No ja w ogóle, ja cały czas mam pozytywnie u niego. W sensie, ja się z nim bardzo dobrze dogaduję, to jest super osoba. I my, no też tam zdarzają się jakieś tam nieporozumienia. On na przykład mi mówi, tak ustawia mnie do pionu, ale robi to po prostu z klasą. Tutaj myślę, że trochę tej klasy, moim zdaniem, no gdzieś tam zabrakło po prostu. A nie sądzisz, że to jeszcze może być dodatkowy czynnik? Być może i ty wchodzisz do tą klasę, bo wiesz, ja nie mam takiego... Nie wiem, czy nazwać to, że klasy zabrakło. Ja nie wiem do tej pory. Może to jest moja odpowiedzialność. Nie wiem. Też nie chcę mówić do końca. Dopuszczasz do siebie taką myśl. Dopuszczam do siebie taką myśl. Dlatego pójdę jeszcze na jedną terapię. Jeśli jednak wtedy, wiesz, będzie wszystko ok, nie będę na żadnych lekach, będę już, tak powiem, pewnie gdzieś za jakieś 2 tygodnie się wybierzemy, tak mi się wydaje, bo już powoli się zaczynam lepiej czuć, to wtedy po prostu jakby powiem, jakby będę sam wiedział, czy to jest to, czy to jest moje, czy to nie jest moje. Nie wiem, a nawet jak jest moje i się bardzo źle z tym czuję, to też uważam, że nie do końca warto ciągnąć coś na siłę. I tyle, zobaczymy. Mimo wszystko, poprzez to, co usłyszeliście ode mnie, ja jestem wielkim zwolennikiem terapii. Chodźcie na terapię, to jest po prostu super. Szukajcie i pomaga. O, dla tak. Bo czasami może być tak, że zrazicie się po pierwszej jakiejś osobie, a my, ja nie wiem, w życiu miałem z 10 psychologów, z czego tylko 2 było takich, którzy naprawdę mi odpowiadali, a trzecia osoba, mówię o tej, co chodziliśmy na wspólną terapię, ona była ok, ale nie szliśmy za bardzo do przodu, ale była po prostu taką fajną osobą. A, tam to daleko jeździliśmy. Także do zobaczenia w przyszłym odcinku.